Witam Was bardzo serdecznie, zarówno stałych moich odbiorców, jak i tych nowych. Witam Was serdecznie. Dzisiejszy film będzie, słuchajcie, o bronzerach i o kosmetykach Diora, tych nowościach. Ja tutaj tym widzom, którzy są ze mną ze względu na zawartość tu kosmetyczną, bardziej taką makijażową, zapraszam dzisiaj serdecznie. Ale myślę, że ci, co się interesują perfumami, też tutaj odnośnie Diora zajrzą. Słuchajcie, ja się przymierzałam do tego odcinku bardzo, bardzo długo. Ja testowałam bardzo, bardzo długo. Słuchajcie, tą edycję pięknych tych pudrów imitowanych torebką Diora, właśnie tą Lady Dior, te puderki. Słuchajcie, mam tutaj puder brązujący, mam puder sypki. Chciałam właśnie spróbować, bo wszyscy właśnie mówili bardzo przychylnie o tych pudrach. No i tak sobie myślałam, że w końcu czas właśnie je omówić. Odcinek właśnie będzie poświęcony tym puderkom, ale nie tylko, ogólnie właśnie bronzerom, czyli coś, co jeszcze jest na czasie, mianowicie zbliża się lato. Wiadomo, że nie zawsze możemy nabyć opaleniznę, a kiedy ten puder jest na twarzy, mówiąc tu o bronzerze, to wyglądamy zupełnie inaczej. Słuchajcie, ja Wam powiem tak, ja testowałam dość długo, tak jak Wam wcześniej powiedziałam, te produkty. Jestem zachwycona opakowaniem, ono jest bardzo mięciutkie, bardzo eleganckie, bardzo szykowne, bym powiedziała. Osoby, które mają właśnie tą torebkę Lady Dior, dodatkowo mają taką kwintesencję i dodatek do tej torebeczki. Słuchajcie, w środku, ja już Wam powiem, pudełeczko wygląda tak. Ja mam w środku wersję light, ona się nazywa Forever Cushion Power. Powder, przepraszam, nie power. I to ma być taki translucent, longwear translucent perfection, loose powder. Słuchajcie, ten puder ma być bardzo taki zmikronizowany, bardzo pięknie podany. Słuchajcie, ja nie używam tej gąbeczki, używam, słuchajcie, czegoś innego, a mianowicie pędzla, bo tak lubię. I w środku macie taki... taką właśnie powłokę z drobniutko jakby przesianym pudrem. Po prostu zamaczacie sobie to, czy właśnie tą gumeczkę dodaną, czy na przykład pędzel, i pięknie rozpościeracie ten puder właśnie tutaj na twarzy. I ja Wam powiem tak, on jest niezwykle miałki, niezwykle delikatny, niezwykle... jego prawie nie widać na twarzy. On daje takie wykończenie, dlatego nadaje się do każdego, bym powiedziała, nawet takiego bardzo kręcącego podkładu, dlatego że on da taki delikatny woal. A na lato jak znalazł, dlatego że jeżeli nawet używamy takich mocno krojących double wear'a czy jakichś innych podkładów, to on będzie pięknie tutaj się stapiał z każdym pudrem. On jest bez koloru, to jest light, wersja light, ale taka translucent, czyli nie dająca takiego wybitnie dużego koloru. Ja Wam powiem, że on jest naprawdę dobry. Ja na początku troszeczkę tak trochę... denerwowało mnie to, że nie wiedziałam, czy on jest na twarzy, czy nie, ale to jest jego wielki plus właśnie na duże upały i on się dobrze sprawdzi, nawet mówię tutaj na sezon ślubny, czyli jak chcemy ten makijaż, taki make-up, no make-up. On jest bardzo dobrze zmikronizowany, taki miałki, bym powiedziała, taki jedwabisty bardzo i nie rzucający się w oczy, a jednocześnie ładnie wykończający ten makijaż. Także Wam gorąco polecam. Chyba są trzy odcienie, jak mi się wydaje, chyba jest light, medium i dark. Natomiast jestem bardzo z niego zadowolona. Gramaturowo, słuchajcie, tu jest 10 gram, więc powinien na długo starczyć, ale no nie wiem, powiem Wam, patrząc na to, ja nie mogę ocenić, ile jest tego pudru w środku, to mogę się do tego przyczepić właśnie, że czemu nie mogę jakby zobaczyć, podejrzeć, ile jest tego w środku. No ale tak, tak jest to podanie. Tu jest plastik, słuchajcie, jeżeli ktoś by pytał, natomiast tu jest właśnie taka typowa, taka cushion, taka właśnie torebeczkowa wersja pudru. I to by było o sypkim. Teraz Wam opowiem o tej wersji, bo ja nabrałam smaczku właśnie, kiedy tamten dostałam, bo postanowiłam właśnie kupić sobie też bronzer. Robiąc tu taką review i taki przegląd, który kolor wybrać. Słuchajcie, nie wiedziałam, który. Bałam się, że 2-1 będzie za jasny, mimo że nie jestem bardzo opalona, ale troszeczkę to słońce teraz daje, więc generalnie mam jakąś opaleniznę. Więc wybrałam Soft Bronze 03 i słuchajcie, powiem Wam tak.
Opakowanie jest to samo, tu jest plastik, tu słuchajcie, jest taka piękna ta cushion, czyli właśnie ten, taka pikowana odsłona jak srebek. W środku puderek wygląda tak, jest już się zaciera troszeczkę, słuchajcie, ten napis dziar. One nie pachną. Zapomniałam o tym powiedzieć. Jak na przykład bronzer tutaj Gucci'ego. I co Wam powiem, jak zobaczcie, maźnicie, wydaje Wam się, że jest ten kolor, ale kiedy ja maznę na przykład, to nie bardzo go widać, więc on jest bardzo, bardzo delikatny. I zobaczcie, też bardzo, bardzo miałki, bardzo dobrze zmikronizowany i taki jedwabisty. Jedyny minus jego, słuchajcie, jak ja go położę na twarzy, ja go nie widzę. Wydaje mi się, że to jest za jasny kolor, chociaż wygląda ok, albo on jest na tyle delikatny, żebym polecała właśnie osobom, które nie lubią wyraźnych bronzerów albo boją się kolorów, i właśnie delikatnie tutaj jakby wykonturować tą buzię. Ja jak go sobie pokładę, jest to makijaż taki delikatny, że prawie tego bronzera nie widać, więc zawsze towarzyszy mi mój ulubiony, niezmiennie Gucci z tej wersji właśnie zeszłorocznej, czy tegorocznej, ja zeszłorocznej one wydali. On jest przepiękny, pachnie przepięknie i wydaje mi się, że to jest mój kolor, jego mam dzisiaj, mimo że w tym świetle wydaje się, że jest jego mało, ale go mam dość sporo. Też uwielbiam tutaj taki bronzer, rozświetlacz z wersji Too Faced, ja Wam go pokażę, bo jest świetny. A w ogóle te kosmetyki Too Faced, niektórzy uważają, że one się zmieniły, a uważam, że one są nadal na plus. Także wracając tutaj do tego pudru, a w zasadzie bronzera, ja bym polecała go osobom właśnie niezdecydowanym, jeśli chodzi o delikatny, taki jedwabisty efekt, delikatny, nieprzesadzony bronzerem. Ja jednak lubię z nim powalczyć i nałożyć dużo bronzera, bo nie używam tutaj różu. Natomiast on jest dla mnie za delikatny, ale jeśli chodzi o jakość, o miałkość, o wykonanie, daję mu na pewno 5 na 5. Aczkolwiek niezmiernie właśnie uwielbiam ten Gucci, jest jego review, także Was zapraszam, to takie starsze. Zastanawiałam się, żeby jeszcze zrobić review, słuchajcie, tego Too Faced, tego czekoladowego matu, ale powiem Wam, że on jest dziwny jakiś w odsłonie, ja go dopiero będę testować, więc dam Wam relację. Jak chcecie, to zrobię cały odcinek poświęcony kosmetykom tu właśnie Too Faced, bo one są bardzo ciekawe, zwłaszcza cienie i zwłaszcza te highlightery są bardzo, bardzo dobre. I słuchajcie, tak sobie tu wącham, bo robiłam dla Was odcinek właśnie o perfumach. Cały czas mi tu towarzyszy ta piękna wersja Bulgari Omnia Coral. Boże, jakie to są piękne. Jednak przypomniałam sobie, że bardzo lubiłam tą odsłonę właśnie Bulgari, wszystkich tych Omni. Także jest odcinek, na pewno już go zablodowałam na moim YouTubie, także serdecznie zapraszam do oglądania. Słuchajcie, na dzisiaj będzie to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Jak macie jakieś pytania odnośnie bronzerów, to koniecznie zostawcie komentarz i oczywiście zostańcie ze mną w następnych odcinkach, subskrybujcie, piszcie do mnie i lajkujcie, jest mi niezmiernie miło i do zobaczenia w następnym odcinku. Życząc miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa.